czyli mieli tylko jeden temat. Pewnie rozłożyli sobie na dwie części, żeby zrobić przerwę. Daj troszeczkę ciszej, tak dobrze? Ten temat to diabeł i demony. I tym się tylko zajmiemy dzisiaj. Znajomość twojego przeciwnika jest dla ciebie bronią. Kiedy znasz twojego wroga, to jesteś w stanie wyeliminować jego działania. Najpierw, pierwszą rzecz, którą robimy, to temat pochodzenia demonów, diabła i demonów. I hierarchia, która tam jest. Księga Ezechiela 28:10. I doszło mi słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, powiedz księciu Tyru, tak mówi wszechmocny Pan. I tutaj zaczyna się proklamacja proroka do księcia Tyru. Kim był książę Tyru? Nie. Książę Tyru to był człowiek, który rządził państwem Tyr. Był przywódcą religijnym i społecznym. Dlatego jest zakończona ta wypowiedź w ten sposób. Umrzesz śmiercią nieobrzezanych z ręki cudzoziemców. Bo ja to powiedziałem, mówi wszechmocny Pan. To jest opis człowieka. A od 11 do 19 wersetu zaczyna się coś, co się nazywa pieśń żałobna nad królem Tyru. I doszło mi słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, zanudź pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mu, tak mówi wszechmocny Pan. I zaczyna się druga proklamacja prorocza. I ją przeczytam. Jakże różna jest od pierwszej, jak sobie patrzycie w Biblię waszą. Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna, byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym. Ogrodziem twoim były wszelkie drogie kamienie. Ze złota zrobione były twoje bębenki, a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię. Byłeś na świętej górze Bożej. Przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim do dnia, gdy zostałeś, od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. Przy rozległym twoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił cię pośród kamieni ognistych. Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zbezcześciłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem cię na siebie, postawiłem cię przed królami, aby się w ciebie najgrywali. Zbezcześciłeś moją świątynię z powodu mnóstwa twoich win, przyniegodziłem twoim handlom. Dlatego wywiodłem z ciebie ogień i ten cię strawił. Obróciłem cię w popiół na ziemi, na oczach wszystkich, którzy cię widzieli. Wszyscy, którzy cię znali, pośród ludów zdumiewali się nad tobą. Stałeś się odstraszającym przypadkiem. Przepadłeś na wieki. Król Tyru to zwierzchność demoniczna, stojąca za księciem Tyru. Najkrócej powiedziawszy, jeden z obrazów szatana. Przeczytam jeszcze jeden fragment o nim. Księga Izajasza 14:4-5.
4:15. Zanurzysz też szyderczą pieśń. Znowu tutaj widzimy szyderczą pieśń. Ja zwracam waszą uwagę na to tutaj. Zanurzysz tę szyderczą pieśń o królu babilońskim i powiesz tak. Wykończył się ciemiężca, skończyło się panoszenie. Jahwe złamał laskę bezbożnych bermotyranów. Smagał ludy w złości, chłoszcząc je bez ustanku. Tratował w gniewie ludy, depcząc je bezlitośnie. Cały świat odpoczął, odetchnął i buchnął radosnym okrzykiem. Nawet cyprysy mają z ciebie ucieszną zabawę i cedry libańskie mówią, odkąd ty ległeś, żaden drwal nie wychodzi do nas. Kraina umarłych zadrżała w dole przez ciebie, by wyjść na twoje spotkanie, gdy przyjdziesz. Dla ciebie budzi duchy wszystkich zmarłych, władców ziemi, wszystkim królom narodów, także każe stać z ich tronów. Ci zaś wszyscy razem odzywają się mówią do ciebie, także ty zasłabłeś jak my, z nami się zrównałeś. Twoją pychę i brzęk twoich lutni strącono do krainy umarłych, twoim posłaniem zgnilizna, a robactwo twoim ukryciem. O jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki, powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów. A przecież to ty mówiłeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze Narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z najwyższym. A oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści. Drugi obraz szatana. Szatana, który... Jest, wobec którego prorok otrzymuje rozkaz, żeby go wyszydzić. Czasami ludzie pytają i mówią, czemu szydzisz z diabła? Ja mówię, bo to jest nakaz Boży. Bóg nakazał szydzić z diabła. I to są pieśni szydercze. A więc mówimy o szatanie i o demonach, ale nie mówimy o nim w kategorii kogoś wielkiego, kogoś znaczącego, tylko kogoś, kto nad kim nuci się szyderczą pieśń. Szyderczą pieśń nuci się nad kimś, kto nie zasługuje na szacunek, nie zasługuje na splendor, nie zasługuje na nic, jak tylko na to, żeby go wyśmiać, wyszydzić, poniżyć. Rozumiecie? Mówimy o tego rodzaju, jakby z tego miejsca będziemy mówić o szatanie. I chcę, żebyście rozumieli to zagadnienie, ponieważ dla nas ma to kolosalne znaczenie, aby od początku szatan w naszej mentalności miał swoje miejsce. Ale dowiedzmy się o nim czegoś więcej. Pierwszy rozdział, pierwszy werset Biblii. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a ziemia była boskowym i chaosem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Między pierwszym a drugim wersetem Biblii mogło minąć miliardy lat. Są takie nauczania, że świat ma 6000 lat, 7. Tak uczą. Na szkółkach niedzielnych przede wszystkim protestanci wszyscy twierdzą, że świat powstał 6000 lat temu, bo tak powiada Biblia. Dramatem jest ten rodzaj myślenia, ale on jest. Między pierwszym a drugim wersetem Biblii mogły minąć miliardy lat. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. I zaczyna się drugi werset. A ziemia, i tutaj następuje hebrajskie słowo tohu bohu. Tohu bohu oznacza totalny chaos i zniszczenie. Natomiast sformułowanie była tak naprawdę, przetłumaczam tak jak była, tak naprawdę tłumaczyć należy jako stała się. Bo to słowo hebrajskie tam użyte oznacza stała się. A więc ziemia stała się tohu bohu. Ona nie była taka.
Ona została stworzona w sposób doskonały, natomiast ona stała się totalnym chaosem i zniszczeniem. No dlaczego tak się stało? Przeczytajmy 1 Mojżeszową 1:28. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich: rozmnażajcie się i rozradzajcie i napełniajcie ziemię i czyńcie sobie poddaną, panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. I tutaj to słowo znowu napełniajcie, hebrajskie słowo w tym miejscu użyte, oznacza, znaczy dokładnie się tłumaczy jako zapełniajcie na nowo. Nie napełniajcie ją od początku, tylko zapełniajcie ją na nowo. Czyli Bóg stwarza ludzi i daje im dyrektywę i mówi tak: zapełnijcie na nowo ziemię. Co to oznacza? No to oznacza, że ona kiedyś była zapełniona. Była zapełniona, ale zdarzyło się coś, co spowodowało na tej ziemi to hu bo hu, czyli totalne zniszczenie i chaos. I teraz, przyjaciele, około 66 milionów lat temu, mniej więcej, w ziemię coś uderzyło. I w wyniku tego przynajmniej 75% życia zostało zniszczone. Przynajmniej. To naukowcy już dzisiaj wiedzą. Mówi się, że to był wielki meteoryt. Że to spadło na ziemię, spowodowało, że powstał wielki kanion w Stanach i wiele innych wypiętrzeń po całej ziemi. Że spowodowało to też epokę lodowcową i tak dalej, że wyginęły dinozaury i tak dalej. Zgadnijcie, co spadło na ziemię 66 milionów lat temu? Wściekły szatan, zrzucony z nieba. 66 milionów lat temu. Pieprznął w ten blok. I spowodował to hu bo hu na ziemi. Oto prawda. Spowodował wielki kanion, wiele dziur i rozwalił przynajmniej 75% istnienia do stanu zerowego. To, co zaczyna się później, to odbudowa ziemi przez Boga. Odbudowa. On odbudowuje to. Za pomocą kogo? Rasy ludzkiej. Posłuchajcie. Chcę, żebyśmy zostali przy tym okresie czasu. W epoce dinozaurów żyły jakieś istoty rozumne na Ziemi. Dowodzą tego choćby obrazy umieszczone na tak zwanych kamieniach z Ica, przedstawiających ludzi, którzy jeżdżą na dinozaurach, czy też postacie ludzkie jeżdżące na dinozaurach. To są naukowe znaleziska. W to się nie wierzy, tylko to się na Discovery ogląda. To nie jest kwestia wiary. Rozumiecie? W epoce dinozaurów, gdzie twierdzi się, że nie było żadnych ludzi, ja jestem oczywiście tego samego zdania, że nie było tam żadnych ludzi, żyły jakieś istoty, które zwą się teologicznie pokoleniem przedadamowym. I dla wielu ludzi to jest w ogóle coś dziwnego, bo ludziom się wydaje, że pierwsi na ziemi byli ludzie. Niestety nie. Pierwszy na ziemi był szatan. I pokolenie przedadamowe. To było pierwsze na ziemi. Ludzie byli później. I ludzie zostali przez Boga stworzeni między innymi po to, aby na nowo, odbudowując, zaludnili ziemię. Po to zostali stworzeni ludzie. Jako nowi przedstawiciele. Wyrysujmy to sobie.
jest okres starszy niż czas. Okres, w którym nie istnieje jeszcze czas. Bóg zaczyna stwarzać. Powstają pierwsze byty. Pierwszymi bytami są aniołowie różnego rzędu. Jest ich bardzo dużo. Mają różne rangi. Wiele z nich jest tak potężnych, że to jest trudno sobie wyobrazić. Są trony, są panowania, zwierzchności, moce. Bardzo dużo ich jest. Na jednym z tych poziomów hierarchii anielskiej powstaje przynajmniej trzech cherubów. Cherubów odpowiedzialnych. Cherubowie to są aniołowie wyższego rzędu, ale nie najwyższego rzędu. Powstaje stworzonych przez Boga przynajmniej trzech cherubów, między których zostaje podzielony, stworzony przez Boga Wszechświat. Bóg stwarza archanioła Gabriela, archanioła Michała i archanioła Lucyfera. Między ich trzech podzielony jest Wszechświat. Każdy z nich zarządza odrębną częścią Wszechświata. Terenem, którym zarządza archanioł Lucyfer, jest obecny teren konstelacji gwiezdnych, w których my żyjemy. A centrum tego terenu jest mała planeta zwana Ziemią. Stworzona w tym celu, aby archanioł Lucyfer właśnie z niej zarządzał tą częścią Wszechświata. Archanioł Lucyfer znany jest z tego, że jest najpiękniejszy z trzech archaniołów. Najbardziej, rzekłbym na nasze ludzkie pojęcie, najbardziej rozgarnięty, inteligentny, twórczy i kreatywny. Ma niesamowite zdolności manualne. Jest sztukmistrzem. Kiedy czyta się z oryginału te teksty o berbenkach i lutniach, to wynika z tego, że były one w niego wrośnięte. On nimi się nie posługiwał, tylko on je miał w sobie. Lucyfer był jedną wielką sztuką. Rozumiecie? Jedną wielką sztuką. Jedną wielką muzyką, jednym wielkim malarstwem, poezją. Był bardzo blisko Boga. Ja czasami, kiedy sobie z niego żartuję, to mówię, że był liderem uwielbienia nieba. To on się zajmował tym, aby niebo było pełne uwielbienia i chwały dla Jahwe. To było jego zadanie. Centrum jego zarządu była Ziemia. Ziemia była w pewnym sensie centrum uwielbienia dla Jahwe. To z ziemi płynęła chwała dla Boga. Z ziemi. Każdy z trzech archaniołów posiadał w swojej jurysdykcji 1/3 aniołów niższego rzędu. Też ich było kilka hierarchii, ale wszyscy byli niższego rzędu niż ci cherubowie. I ci aniołowie niższego rzędu byli pod zupełnym dowództwem tych archaniołów. Również Lucyfer miał swoich aniołów. Miał zastępy aniołów. Oprócz tego na ziemi żyło coś. Coś, co nie było człowiekiem, bo to są czasy przedczłowiecze. Coś, co teolodzy nazywają pokolenie przedadamowym, a archeolodzy wykopują to coś co jakiś czas. I nie umieją tego w ogóle nazwać. Nie pasuje to do małpy, nie pasuje to do człowieka. Nazywają to różnie. Australopitek i inne rzeczy. Rozumiecie? Kolega Darwin próbował to wszystko zlepić do kupy i doszedł do wniosku, że to są właśnie dowody na to, że istnieje ewolucja.
że z tych małych mikroorganizmów poprzez kręgowce i tak dalej doszliśmy właśnie do tego stanu, w którym jesteśmy. Niestety prawda jest zupełnie inna. Kolega Darek mi się mylił. Natomiast żyło to coś na ziemi i to coś również było pod jurysdykcją Archanioła Lucyfera. Również on tym czymś zarządzał, tym pokoleniem przedadamowym. Były to byty niższe niż aniołowie, posiadające ducha i posiadające ciało. Nie były to byty zwierzęce, były to byty wyższe niż zwierzęce. Było to coś, co myślało samodzielnie. Dlatego na przykład znajduje się to coś na skałach wyrysowane, że to jeździ na dinozaurach, to się porusza w ogóle w taki sposób zarządzający tą strukturą zwierzęcą. Więc było to coś więcej niż zwierzęta. Najprawdopodobniej byli to najniższego rzędu słudzy aniołów podległych Lucyferowi. Tacy posługacze. I to coś zapełniało ziemię. Niestety Lucyfer do tego stopnia był rozwinięty intelektualnie, że postanowił, że chce w tej hierarchii władzy niebiańskiej iść krok wyżej. I zdecydował się, że zaproponuje Bogu spółkę. Pomysł poroniony, ale postanowił ten pomysł prowadzić w życie. I rozgorzała w niebie wojna. Wiecie, ludziom się wydaje, że to było coś takiego, że tam on poszedł do Boga i powiedział, no wiesz, chciałbym z tobą porządzić. To są bzdury wszystko. To w ogóle, musicie pamiętać o w ogóle prawidłach Bożych, o których my mówimy. Jest napisane, Boga nikt nigdy nie widział. Lucyfer go nigdy nie widział. Bo Boga nikt nigdy nie widział. Nam się wydaje, że on tam chodził, Boga widział. Nie. On Boga jako bóstwa całkowitego nigdy nie widział. Wiecie, kogo widział? Jezusa. Widział Jezusa. Jedyny element Boga, który mogło dostrzec stworzenie, a Lucyfer był stworzeniem. Ale przed Jezusem były inne hierarchie anielskie. I kiedy Lucyfer chciał dokonać swojego ataku na niebiańską górę, musiał się przedrzeć przez zastępy tronów i panowań. Tam nastąpiła potężna wojna. Również przeciwko Lucyferowi wystąpiło dwóch pozostałych cherubów ze swoim wojskiem. Wystąpił Archanioł Michał, wystąpił Archanioł Gabriel. W wyniku tej próby rewolucji Lucyfer zostaje wyrzucony poza możliwość przebywania w obecności Boga. Gdzie zatem w ogóle zaczyna się znajdować? W miejscu, które dla niego zostało stworzone do bytowania, czyli na ziemi. Stan, w którym jest, doprowadza do tego, że złość, gniew, ten cały system w ogóle, w którym w nim powstał, powoduje, że ziemia zostaje przez niego zniszczona. Niszczy ziemię. Ale zanim tą ziemię niszczy i na tych zgliszczach zaczyna rozpościerać swoje królestwo, to do tego buntu przeciwko Bogu pociąga wszystkich aniołów, których miał pod swoją jurysdykcją, jak również pokolenie przedadamowe, które chodzi po ziemi. Cała ta ekipa jest w spisku. Cała ta grupa jest w spisku. Jakie są konsekwencje zjawiska? Lucyfer wraz ze swoimi aniołami zostaje odsunięty od Bożej obecności, wyrzucony z Bożej obecności. Natomiast pokolenie przedadamowe, które chodzi po ziemi, jako że w Bożej obecności nigdy nie przebywało, to konsekwencje, które ponoszą, polegają na tym, że tracą ciała. Ich ciała zostają zutylizowane.
czyli oddzielone od ich duchów. Przestają im służyć. I to jest kara za współpracę z Lucyferem. I na czym polega przeistoczenie tego całego zjawiska? Lucyfer staje się szatanem, czyli przeciwnikiem Boga. Zbuntowani aniołowie zaczynają stanowić system demonicznych zwierzchności. A pokolenie przedadamowe, duchy pokolenia przedadamowego, stają się demonami pierwszego rzędu. Wielu ludzi dzisiaj myśli, że demon, który siedzi w człowieku, to jest ten zbuntowany anioł. Przyjaciele, żaden anioł, choćby najbardziej zbuntowany, nie chciałby w nas mieszkać. Gwarantuję wam. To jest przykre, co mówię, ale człowiek po upadku nie nadaje się nawet do tego, żeby zbuntowany anioł w nim zamieszkał. Przyczyna jest prosta. Zbuntowani, bo zbuntowani, ale jednak aniołowie, czyli istoty posiadające umysł, którego używali w 100%. Nasze kochane umysły po grzechu spadły do poziomu użytkowności 6-10%. To jest dokładnie to samo, co byś postanowił mieszkać w mrówce. Ty. Z całym swoim obecnym potencjałem emocjonalnym, intelektualnym, po prostu miałbyś kaprys zamieszkać w mrówce lub w stonce, lub w czymś tego rodzaju. Rozumiecie? Żadne z nas nie chciałoby mieszkać ani w Biedronce, ani w stonce, ani w kocie, ani w psie, w niczym. Bo to jest ujma dla nas. Rozumiecie? Ujma. Ujma. Po prostu. Ale nie dla pokolenia przedadamowego. To byłby głąby gorszy niż my teraz. Poruszające się tylko na poziomie instynktów, chciwości, patologii seksualnych, chęci odurzania się. Oto demony. Pokolenie przedadamowe. Dlatego tak bardzo im wygodnie w nas, bo i tak jest nam im lepiej w nas, niż bez nas. List do Efezjan 6:2. Jeszcze niestety, przyjaciele, w przekładzie takim, jaki mamy. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Co tu jest wymienione? Właśnie to, o czym mówiłem przed chwilą. Przede wszystkim nadziemskie władze. Nadziemskie władze, tak pięknie przetłumaczone, bo to takie jest monumentalne nadziemskie władze. Niestety oryginalny tekst brzmi początkowi. I to są najniższe byty demoniczne, czyli pokolenie przedadamowe. Początkowi. Nad nimi zwierzchności, czyli dokładnie władcy. To trzecia od dołu hierarchia zbuntowanych aniołów. Nad nimi władcy świata ciemności. Dokładnie rządcy światowego porządku ciemności. To zwierzchności demoniczne zbuntowanych aniołów drugiego rzędu. Oraz złe duchy w okręgach niebieskich, jak to Paweł ich opisuje, duchowi łajdacy w niebiosach. Najwyższe byty demoniczne. Pokolenie przedadamowe, jak również zwierzchności oraz władcy świata ciemności, znajdują się tutaj na ziemi.
Pokolenie przedadamowe, czyli demony rzędu podstawowego, wchodzą w ludzi, chcą w nich żyć, wykorzystywać ich ciała, korzystać z ich zmysłów. Rozumiecie? Wyrzucając demony, wyrzucamy właśnie duchy pokolenia przedadamowego. To są te demony, które wyrzucamy. Często ci z was, którzy macie duchowe widzenia, czy też słowo wiedzy, to widzicie, jak one wyglądają. Czasami wyglądają jak pająki, jaszczury. Wyglądają szkaradnie najczęściej. Najczęściej jest to coś paskudnego. I takie niestety to są byty. Prymitywne, głupkowate. Rozumiecie? Zwierzchności i władcy świata ciemności to popularnie nazywane fortece demoniczne zarówno nad ludźmi, jak i nad regionami. Kiedy mówimy na przykład o zwierzchności nad miastem, to nie mówimy o demonie należącym do pokolenia przedadamowego, tylko mówimy o zbuntowanym aniele, który trzyma władzę demoniczną nad danym miastem, nad regionem. Rozumiecie? To są tego rodzaju w ogóle byty. A więc pierwsze, drugie i trzecie są tu na ziemi. Czwarte są w obszarze atmosfery ziemskiej, czy tak zwanych okręgach niebieskich. To one trzymają łapę nad państwami i kontynentami. Rozumiecie? Często na przykład ludzie mówią: zgromy zwierzchność nad Polską. Ja mówię: puknij się w głowę pałą baseballową. Ty gadasz, mówię. Wiesz, co mówisz? Czy naczytałeś się książek? Czegoś się naczytał? Czy YouTube'a się naoglądałeś? Ludzie sobie w ogóle nie zdają sprawy, o czym mówią. W 90% chrześcijanie w ogóle nie spotykają się z żadną zwierzchnością w życiu. Rozumiecie? To jest w ich głowach. Tutaj jedna osoba od nas z kościoła miała bardzo silną wizję i tą wizję mi przekazała. I to była wizja o zwierzchności. Wyglądało to mniej więcej tak, że ona tam biegła, ta osoba, z mopem w ręku. I tym mopem tłukła demony. I tłukła te demony i całkiem nieźle szło. Który tam wyszedł za krzaka, to ona go w łeb i tak sobie biegła, cała szczęśliwa. I biegła na plażę też tam ich trochę wytłukła. I patrzy, jest plaża pełna ludzi. Jest morze. I z morza wychodzi taki wielki ogon. I ona mówi: o, zwierzchność. I wpadła do tego morza i tłucze ten ogon. Tłucze tego demona, tą zwierzchność tam tłucze, nie? A ona nie drgnie. Ludzie się kąpią w tym morzu, a w ogóle jakby go nie widzieli. Ten ogon uznają, że jakąś pewnie wyspę, coś takiego wielkiego, nie? Ani demon nie drgnął, ani ludzie nie wiedzieli, że jest demon. To trochę nie tak wygląda, jak w przekoloryzowanych książkach różnych charyzmatycznych ludzi. Rozumiecie? Stanę i będę groził, demon, zwierzchność nad Polską, znikaj. Proszę was. To teoria wszystko. Zobaczcie, co robi zwierzchność właśnie nad tym krajem. I bardzo precyzyjnie szukamy Bożego prowadzenia, żeby to rozpieprzać. Ale to nie tak działa. To nie tak działa, że tym palcem mu pogrozisz tutaj. Rozumiesz? Bo to nie jest demon, którego się wyrzuca z człowieka. Gdyby można było zrobić taki numer, to byśmy takich numerów nawsadzili nad każdym miastem. Byśmy mieli spokój. Zgadza się? Ale tak to nie działa. Tak to nie działa. Pokażę wam na marginesie, jak to działa, zanim przejdę dalej. Jezus wysyła swoich 72 uczniów, czyli wzmożoną ekipę,
żeby uzdrawiali chorych, wypędzali demony, wskrzeszali zmartwych i głosili królestwo. Chłopaki wracają po 2 tygodniach mniej więcej, bo mniej więcej tyle to trwa. Wracają po 2 tygodniach. Jezus mówi, jak tam? No super, demony wychodzą, zwierzchność, tutaj w ogóle uzdrawiani są, w ogóle wszystko pięknie. Jezus mówi tak, widziałem szatana, który spadł z nieba. I wielu ludzi w ogóle czyta to tak sobie machinalnie, ale co to jest? Jezus mówi do nich, że o co tu chodzi? Widziałem, jak padła zwierzchność nad Judeą. To, co Jezus widział, że szatan spadł z nieba, to było złamanie demonicznej zwierzchności nad Judeą. Dlaczego to się stało? Bo oni poszli wyrzucać demony pierwszego rzędu, uzdrawiać chorych, wskrzeszać zmartwych i głosić Ewangelię. O tym mówi księga Daniela, jak się rozwala zwierzchność. Tam jest taki wielki posąg ze złota, srebra, w ogóle, rozumiecie, żelaza i tak dalej. Tylko nogi ma gliniane. Żeby rozwalić zwierzchność nad terenem, to najpierw trzeba utłuc mu nogi. U podstaw każdej zwierzchności, rozumiecie, są demony pierwszego rzędu, choroby, śmierć i brak głoszenia Ewangelii. Żebyśmy mogli uderzyć w zwierzchność nad Warszawą, to musimy cały czas ewangelizować, cały czas uzdrawiać i cały czas wypędzać demony podstawowe. Rozumiecie? Wtedy to coś słabnie. Jak to coś będzie słabło, to będziemy mogli w to walić. I to coś będzie się odsuwać. Chociaż też nie oznacza, że to coś wypchniemy całkowicie. Ale tak działa ten system. To tak działa ten system. Rozumiecie? Tego nie można w ogóle sobie zamienić. Bo to nie jest to, że ty pogrozisz palcem w niebo i powiesz w imieniu Jezusa, on cię nie widzi nawet, ten co mu grozisz. Rozumiesz mnie? Tak samo jak my mówimy na przykład precz szatanie. Większość chrześcijan w ogóle nigdy nie miało kontaktu z szatanem. Tu mamy kontakt z demonami, z różnego rodzaju formami opresji demonicznej. Rozumiecie? I z naszymi nieprzemienionymi duszami. To z tym mamy do czynienia najczęściej. Z szatanem? Jak dobrze czytasz Biblię, to zobaczysz, że w ogóle szatan osobiście to bardzo mało razy się przejawił w historii ludzkości. Ja osobiście twierdzę, że to jest kilka razy, że szatan się przejawił. Uważam, że osobiście zwiódł Ewę w raju. Uważam, że osobiście chciał zwieść Jezusa na pustyni. Rozumiecie? Osobiście. Istnieje jeszcze opcja, że osobiście zadziałał przez Judasza podczas wieczerzy. Istnieje taka opcja, bo to były takie strategiczne miejsca, w ogóle wiecie, w działaniu, nie? Strategiczne miejsca. Osobiście, uważam, wpływał na tych, którzy ukrzyżowali Jezusa. To były takie jego ingerencje osobiste. Natomiast większość przypadków, w których mamy do czynienia, to są demony. Rozumiecie? Demony. Demony. To one się w ogóle plenią. To one w ogóle się kręcą przy tym wszystkim. I teraz tak. Trochę o działalności demonów. Mateusz 12, 43, 45. Mateusz 12, 43, 45. Gdy zaś duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, ale go nie znajduje. Wtedy mówi, wrócę do domu swego, skąd wyszedłem i przyszedłszy zostaje go opróżniony, wymieciony, przyozdobiony. Wówczas idzie, zabiera ze sobą 7 duchów innych, gorszych niż on i wszedłszy mieszkają tam, chyba końcowy stan tego człowieka gorszy niż pierwotny. Tak będzie i z tym złym pokoleniem. Po pierwsze widzimy, że demony chcą mieszkać w człowieku i wyrażać się przez niego. To jest ich pragnienie. Demon chce mieszkać w człowieku i przez niego się wyrażać. To demona interesuje. On nie ma jakiegoś odgórnego celu.
Demon chce po prostu w ciebie wejść i przez ciebie żyć, bo nie ma ciała. I tyle. Chce korzystać z tego, czego nie ma. Za karę został pozbawiony ciała i teraz chce mieszkać w tobie. Po prostu. I dalej, gdy demony nie mogą mieszkać w człowieku, bo nie w każdym człowieku demony mogą mieszkać, bo żeby demony mieszkały, mogły mieszkać w człowieku, to człowiek musi mieć określone predyspozycje do tego. Krótko powiedziawszy, nawet nie trzeba, to nie, i tu ja nie mówię, że trzeba być wierzącym, bo to, czy jesteś wierzący, czy niewierzący, akurat demonów w ogóle nie obchodzi. To demonów w ogóle nie interesuje, czy ty wierzysz w Boga, czy nie. One lubią i wierzących, bo one są też religijne, są demony takie. One lubią, naprawdę, demony są bardzo różne. One lubią w kościołach siedzieć, kazać, słuchać, uwielbiać, skakać. Rozumiecie, o co chodzi? Dla nich jest bardzo ważne tylko to, żeby tam nie było Ducha Świętego. Gdzieś w pobliżu. Rozumiecie? Jak nie ma w pobliżu Ducha Świętego, to jest w ogóle wszystko dobrze. To jest, wiecie, one całe uwielbienie zrobią. Jedne grają, inne tańczą, proszę ciebie. Generalnie bal. Bal jak trzeba. Człowieku, nie. Ja czasami patrzę w ogóle, ostatnio widziałem, ktoś tam umieścił w internecie takiego księdza, ten ksiądz tak tańczył, nie wiem, widzieliście tego księdza, tak tańczy w internecie, tańczy tak, i tam ktoś podpisał, ale wspaniale uwielbia Pana. Ja mówię, a on był Włochem i śpiewał Santa Maria, Santa Maria. Kieca mu leciała aż do góry, wiesz, o co chodzi, ale cudownie uwielbia. Ja mówię, czy to ludzie nie mają głowy całkiem? To, że on tańczy, co z tego, że on tańczy? Jak cudownie, bo ludziom się wydaje, że w ogóle jak ktoś tańczy, szaleje, to jest Duch Święty. Szok! Wiesz, o co chodzi? Że dokładnie to samo się robi po ćwiartce wódki. W ogóle, no taka prawda, no to człowieku, no przecież ja bal to robiłem taki, że się w palenie mieści. Ja zaraz śpiewałem pięknie, człowieku, kiedyś poszliśmy do restauracji z Agatą, ona się wstydziła, podjechała tydzień. I jeszcze z moją matką, bo tam byliśmy na wakacjach, poszliśmy do restauracji i tam była taka restauracja z taką muzyką, nie? I tam grali, śpiewali. No przecież ja po trzech lufach, po prostu już poszedłem do tego lidera, mówiłem, przepraszam bardzo, mówię, ja ci pokażę, jak się śpiewa. Sterroryzowałem całą grupę tam, prawdzie by dałem taki koncert, że szok w trapkach. No. Rozumiesz? Proszę, tak tylko siedziały we dwie w ogóle przy stole, rozumiesz? Ja tam wyśpiewałem wszystkie w ogóle człowieku, wiesz, piosenki, jakie były. No to, gdzie on to? Demony chcą przebywać w człowieku. Są ich różne rodzaje i potrzebują różnych ludzi. Rozumiecie? Chcą mieć dobrze. To egocentryczne duchy, które chcą ciało. Potrzebują zmysłów naszych. Rozumiecie? Potrzebują naszej fizyczności. A jeśli nie mogą, to chcą działać choćby przez człowieka. Choćby na troszkę. Rozumiecie? Tak jak narkoman. Chociaż troszkę, chociaż pół kreski, kurczę. Rozumiesz? Troszeczkę chociaż. Chcą wpływać na duszę i ciała. Na tym im bardzo zależy. I co jest jeszcze ważne przy tym? Że demony są odpowiedzialne w sposób bezpośredni lub pośredni za wszelkie zło na ziemi. Wszelkie zło. Ja rozumiem, że to my jesteśmy jako ludzie zawsze tymi, którzy mówią ostatnie, postawiają kropki nad i. Ale to demony stymulują ludzi. Rozumiecie? Demony stymulują ludzi. Ja na początku mojej drogi z Bogiem, to diabła obwiniałem za wszystko. Cokolwiek mi się stało, nie wiem, stuknąłem się o coś głową, na przykład, że byłem, zapłacić za to. Mówię o Boże. Coś tam mi się stało, mówię, od razu mu mówiłem, co o nim myślę. To już nieważne, co tam mówiłem, ale rozumiecie? Generalnie bardzo dużo czasu spędzałem na tym, żeby go poniżać. Potrafiłem się na godzinę zamknąć, czytać mu Biblię, mówić, jakim jest serem, jakim w ogóle jest dnem. I tak wyglądały moje modlitwy, rozumiecie? Efekty były naprawdę fajne, bo on po prostu ode mnie poszedł. No bo z takim człowiekiem się nie da żyć. Rozumiesz? Bo to nie dosyć, że w ogóle nie wpuszczasz go do swojego życia,
To jeszcze jego atakujesz, bo ja go atakowałem. Ja w ogóle ludzi uczę tego. Mówię, atakuj diabła, atakuj, atakuj, atakuj. Nie miej tego pasywnego podejścia takiego, że tam bronię się przed nim w ogóle, czy to. Mówię, atakuj go, atakuj, atakuj. Niech on w ogóle ma torsję na myśl o twoim imieniu w ogóle, wiesz o co chodzi. Bo to są normalne byty, które chcą w ogóle ciebie wykorzystać. No jak one podchodzą do twojego życia, a ty zaczniesz wprowadzać odpowiednią politykę, no to one się zniechęcą. To nie jest magiczne tam w imieniu Jezusa precz. To bajki są. Rozumiecie? To takie bajki. Ile razy krzyczałeś w lekach w imieniu Jezusa i nic się nie działo? No przypomnij sobie. Gromiłeś w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Już ci w gardle zaschło, a demon jak był, tak był. Rozumiesz? Bo on jest, rozumiesz, to jest troglodyta, ale też w ogóle generalnie widzi, co się z tobą dzieje. Jak ty trzęsiesz się cały w środku, nie prezentujesz Jezusa i precz, precz, precz. To tak jak w ogóle pies cię goni, człowiek ucieka, wal, 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 i ucieka, ten pies go goni. Ja mówię, co za w ogóle człowiek? Zamiast się w ogóle odwrócić do tego psa, rozumiesz, stanąć, dać mu kopa w mordę, aż się zakołysze, rozumiesz, o co chodzi, wziąć kamień, doprawić. Nie, to on ucieka przed psem, precz, wol, 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 idź stąd, idź stąd. Co to w ogóle jest? A ten go goni. Czy dokładnie tak jest w ogóle w duchowej rzeczywistości? Jeżeli ty się boisz, jeżeli ty masz w ogóle wewnętrzne lęki, niepewności i ty kromisz w ogóle tego diabła, precz szatanie, a w środku całym drżysz, myślisz, czy ty nie upadniesz, czy cię nie dopadnie, no to człowiek, on ci siedzi na plecach i cię dojeżdża. I mówi, ja, w imieniu Jezusa. Wiesz, o co chodzi? Jedzie na tobie jak na dzikim Mustangu. Kiedyś Rick Jordan miał widzenie, że idą w ogóle takie, wiesz, całe zastępy ludzi wierzących, a demony na nich siedzą, na nich szczą. Wizję taką miał. Siedziały im na plecach i na nich lały. A ci szli sobie, niech halleluja śpiewali piosenki dla Pana, a demony im szczały na łby. No bo taka są realia, w duchu byś to zobaczył, to byś się załamał jak Dach Sołtysa, człowieku. Jakbyś zobaczył, to w ogóle jest za historia. Tak skonstruowany jest Kościół. Mamy do czynienia z takim czymś. Rozumiesz? A to trzeba wziąć za łeb, rzucić o siebie, pokazać w ogóle, kto tu jest Panem. Być tym Jezusem, a nie paplać w imieniu Jezusa. Ja diabłu pokazałem Jezusa. Powiedziałem, chodź. Brałem Biblię do pokoju, wchodziłem, prawie zamykałem drzwi, chodź. Mówię, chodź. Chodź, głupie, chodź. Zaraz się dowiesz. Co o tobie myślę, jakie mam o tobie zdanie. Rozumiecie? Ja się tego nauczyłem. Zobaczmy, to jest metoda. To jest metoda. Bo on w ogóle nie, no w ogóle psycholog. Pamiętaj, z kim mamy do czynienia. Mamy do czynienia z półmózgiem, który chce w nasze życie wejść i rządzić. To jest półmózg. Nie wiem, jak wielu półmózgów widzieliście w życiu. Ja trochę widziałem. Półmózg to jest taka konstrukcja, że do niego mówisz coś, a on dalej robi, idzie swoje. Rozumiesz, o co chodzi? On nie rozumie pewnych rzeczy. On nie rozumie w ogóle takich spraw. To Carrie Blake w ogóle o tym uczy. Mówi, większość chrześcijan to robi w ten sposób, że w ogóle puka w ogóle, tak jak z demonami tak postępują, mówi Carrie Blake, że mówi, to jest tak jak demon podchodzi, tak jakby złodziej do drzwi pukał. A chrześcijanin mu otwiera, mówi, słucham, w czym mogę pomóc. Rozumiesz? On mówi, gdyby do mojego domu wszedł złodziej, tak? Carrie Blake ma strzelbę na ścianie. I mówi, do mojego domu, gdy przyszedł złodziej, ja bym nie dzwonił nawet po policję. Od razu bym najpierw zadzwonił po koronera, żeby przyjechali po trupa. Następnie bym mu wyłożył z dwururki. W imieniu Jezusa. Rozumiesz? I koniec. Nie było po złodzieju. Bo ja sobie nie wyobrażam takich rzeczy. Wiecie, ja byłem bandytą tyle lat. Diabeł to jest bandyta. Demony są bandyci. Bandyci. Z kogo my zbieraliśmy pieniądze? Z leszczy, którzy się dali. No z leszczy się bierze pieniądze. Jak jeleń, to go wrogi. Taka jest prawda o tym. Taka jest prawda. Nie bierze się pieniędzy od ludzi, którzy radzą sobie. Bierze się od leszczy. Rozumiecie? Dlaczego
kiedy zaczął się koniec, że tak powiem, zbierania haraczy w warszawskich restauracjach? Kiedy restauratorzy na Stalówce postawili się bandziorą? Jako pierwsi. Bo do tej pory było tak, że do każdej restauracji warszawskiej wchodziło w ogóle trzech smutnych panów, zupełnie bez karku, tak zwane ABS-y, absolutny brak szyi. Wchodzili, proszę ciebie, trzech ABS-ów, proszę ciebie, wchodzili, mówią: dzień dobry, jesteśmy z biura ochrony, tak? I tutaj chcieliśmy państwa chronić. A przed kim chcecie nas chronić? On wtedy brał kij baseballowy, walił po półkach, mówi: przed nami. I koniec. Rozumiesz? Ale poszli na Stalówkę do któregoś klubu i w którymś klubie ktoś powiedział: no, koniec. I zaczął być dym. Bo ktoś im się postawił. Diabłu trzeba się postawić. Postawić, bo to jest bandyta. Nie rozmawiać z nim, nie być dla niego grzecznym, miłym, sympatycznym. To prymitywny duch. To pokolenie przedadamowe, które jest tępe u swojej podstawy. Rozumiesz? A nawet jeśli mamy do czynienia ewentualnie ze zwierzchnością, jakąś anielską, taką czy inną, to również musimy wiedzieć, że to coś posiada mniejszą władzę niż my obecnie. I trzeba odważnie do tego podejść. Tak trzeba to coś traktować. Bo taką one mają działalność. List do Efezjan 4,17 mówi tak. Tak więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali jak poganie postępują w próżności umysłu swego. Mamy od Boga możliwości, abyśmy postępowali w ten sposób, aby demony nie wchodziły do naszego życia. Mamy taką umiejętność. Chcę wam teraz pokazać 15 takich furtek demonicznych. 15 głównych furtek demonicznych, przez które mogą wchodzić demony. Pierwsza to jest niewiedza, czyli arogancja na poznanie. Jeżeli nie chcemy czegoś wiedzieć, jeżeli czegoś nie wiemy w jakiejś dziedzinie swojego, dotyczącej naszego życia, to narażamy się na to, że przez tą niewiedzę będziemy otwarci na demoniczne siły. Dlatego tak bardzo trzeba chcieć wiedzieć. Nie mówić arogancko: mi to jest niepotrzebne, ja jestem z Panem. Nie muszę się dowiadywać, bo Pan jest ze mną. Nie, musisz wiedzieć wszystko, co jest ci potrzebne. Człowiek się powinien modlić i powiedzieć: Boże, chcę wiedzieć wszystko, co jest mi potrzebne do życia i pomożności. Wszystko chcę wiedzieć. Na swój temat, na temat innych ludzi, na temat Ciebie, Panie Boże, na temat diabła i demonów, na każdy temat chcę wszystko wiedzieć, to, co mi jest potrzebne, bo niewiedza to jest pierwsza furtka. Ludzie na przykład nie wiedzą, że diabeł może jakoś zaatakować. Ja mówię: gdybyś wiedział, to byś nie zrobił. A nie wiedziałeś. Często ludzie mówią: nie wiedziałem. Ja mówię: dlaczego nie wiedziałeś? Czemu nie wiedziałeś? Czy to twój zasmarkany obowiązek wiedzieć? Po drugie, to jest grzech. Czyli robienie, krótko powiedział, czy robienie inaczej niż mówi Bóg. To jest grzech. Robienie inaczej. Bóg coś mówi, zrób tak, jak mówi Bóg. Bo jak zrobisz inaczej, to jest furtka dla demonów. Po trzecie, to są traumatyczne przeżycia. Duchowe i fizyczne. Traumy to są wejścia demoniczne. Kiedyś widziałem traumę w wizji. I to była wielka dziura i w tej dziurze siedział sobie taki mały demon i machał nogami i pilnował tej traumy, tej dziury. On był w ogóle panem tej traumy. Rozumiesz? Siedział sobie tak w ogóle, nóżki miał spuszczone i tak machał. Miałeś traumę w życiu, fizyczną, psychiczną, musisz z tego wyjść, wyleczyć się. Bo inaczej to jest wejście dla demonów. Nie ma możliwości, żebyś żył z mentalnością osoby mającej traumę. Czwarta rzecz, załamanie nerwowe. Każde załamanie nerwowe, jakiekolwiek, mniejsze lub większe,
jest furtką dla demonów. Nie możemy być załamani. Rozumiecie? Załamanie to furtka dla demonów. Piąta rzecz. Zmartwienia. Jakiekolwiek formy zmartwień. Jeżeli się martwisz czymś, to otwierasz diabłu drzwi. Czymkolwiek się martwisz. Zobaczcie. Czymkolwiek. Sprawami świata, sprawami kościoła, sprawami osobistymi czy imiś. Jak się służbą swoją martwisz, otwierasz się na demony. To jest normalna furtka. Jeśli martwisz się pracą, otwierasz się na demony. Jeśli martwisz się relacją z drugim człowiekiem, otwierasz się na demony. A ich jest dużo. Nie wiem ile ich tu było. Łaziło w tych w ogóle ciałach przedadamowych. Szósta rzecz. Czerpanie z tego świata. Wzrok, słuch, przede wszystkim. To, co oglądasz, to, czego słuchasz. Rozumiesz? To są furtki, to mogą być furtki dla demonów. Czasami przez przeprowadzenie jednej rozmowy może wejść w ciebie demon. Ze złym człowiekiem, Słowo Boże mówi, złe rozmowy psują dobre obyczaje. Rozumiesz? Przez obejrzenie czegoś może wejść w ciebie demon. Ludzie mówią, ja tak, ja nie oglądam horrorów, nie oglądam tego. A mówię, co oglądasz? Na wspólnej. Ja mówię, jak długo oglądasz na wspólnej? No już czwarty rok. Ja mówię, jesteś do uwolnienia. Człowiek, który ogląda na wspólnej 4 lata, na pewno ma demona. Na wspólnej. Dlaczego? No przecież to są w ogóle seriale, w których dzieje się fikcyjne życie z naciskiem na bardzo silne spiętrzenia emocjonalne. Na czym polegają te seriale? Na czym to polega? Żeby wprowadzić do życia człowieka pewnego rodzaju spiętrzenia emocjonalne. Tak, ale to w ogóle kształtuje mentalność. Oczywiście, że kształtuje mentalność. Ucieczka od przeżywania swojego życia. Oczywiście, że to jest ucieczka od przeżywania swojego życia. Rozumiesz? Nie mówiąc o skrzywieniach moralnych, które tam są. No i wpływy świata. Oczywiście, że tak. Jak tam w ogóle oglądasz, w ogóle jest jakaś osoba, nie wiem, jakaś pani sędzia, czy tam jakaś inna w ogóle i pan doktor, a zachowuje się jak szczeniak. Jak takie dziecko, bo tam w ogóle jakiś ma romans z panią Krysią i pani Krysia, ona nie chce, a on jest, wiesz, ma już kryzys wieku średniego. I w ogóle zachowuje się jak dziecko i zdradza już trzecią żonę i to wszystko, a przy tym wszystkim jest takim dobrym prawnikiem albo dobrym kimś tam i takie to wszystko jest super, wiesz o co chodzi. I ktoś na to patrzy, jak to wziąłeś wszystko pogodzić i ukryć? Rozumiecie? Takie gówno włożone, proszę ciebie, w ładne pudełko. Na wspólne, 4084 demo. W każdym odcinku jeden. Nie, no tak, bo ludzie myślą przez horror. Wchodzą. Rozumiecie? Nie. Są filmy, gdzie łby sobie urywają i krew się leje i to jest dobrze, że się ogląda, bo tam duchowe przekazy są. W całym Starym Testamencie krew się leje i łby lecą. Rozumiecie? Jakby Stary Testament opisał, no jakby zrobił z niego film, to byśmy mieli, wiecie co byśmy mieli? Tarantino jak powinien to zrobić. Tak, Tarantino jakby zrobił, to by zrobił pięknie Księgi Mojżeszowe. Człowieku, rozumiesz? Wiesz. Więc to nie o to chodzi. Ja z Sarą od dziecka oglądaliśmy różne filmy, które na przykład były gdzieś tam jakieś, no takie drastyczne, jakieś sensacyjne, czy kryminalne, czy inne w ogóle, bo wiem, że to kształtowało jej poglądy na różne tematy. Ale były takie filmy, że ja do niej od razu mówiłem, mówię, absolutnie masz zakaz oglądania takich filmów. Rozumiecie? Bo one w ogóle podają coś, co jest w ogóle chore. Kiedyś byłem dzieckiem, pamiętam, i był taki teatr telewizji o wampirach polski. Stary, mi nie dali rodzice oglądać, ja zza winkla stałem w przedpokoju i oglądałem ten teatr.
ogóle o tych wampirach. I demon do mnie wszedł tam w tym przedpokoju w nocy. I siedział we mnie ze 2 lata. Ja się budziłem i miałem pogryzienia na szyi. Jako dziecko. Rozumiecie? W ogóle. Przez obejrzenie teatru, telewizji. Tylko to było taka demon słaby taki, no. To jakiś był z tych najgłupszych chyba, bo demony też wychodzą z człowieka, nie tylko jak się tam uwolni człowiek od nich, nie? Tylko na przykład z wiekiem wychodzą. Człowiek dojrzewa, zmienia poglądy i demony wychodzą, bo to jest nieprawda, że jak w człowieka wszedł demon, zresztą będę później troszkę o tym więcej mówił, że jak w człowieka wszedł demon, to jest to tak, że jego się ma wyrzucić i tak dalej, bo one często same wychodzą, bo już nie ma gruntu na to. Tak, on już nie ma gruntu i to wcale nie znaczy, że człowiek się musi nawrócić, żeby demon z niego wyszedł. To też nieprawda. Wystarczy, że, bo jeszcze raz mówię, demona nie interesuje twoje nawrócenie czy nawrócenie, bo on nie wchodzi do ducha, tylko on wchodzi do duszy. Oczywiście są tam opętania, gdzie on wchodzi głęboko w ducha, no ale to są sytuacje w ogóle sporadyczne. Bo tam demon do ducha człowieka wchodzi, wiecie. To musi być naprawdę w ogóle otwarty człowiek, żeby mu do ducha demon wlazł. Zazwyczaj też u niewierzących to one w duszach siedzą, wiesz, nie? Jak człowiek na przykład się rozwija, zmienia swoje poglądy, dojrzewa, no to odchodzi taki demon, nie? Po prostu szuka następnego jakiegoś, wiesz, aparatu, nie? Żeby tam działać sobie mógł. 7. Zabawy z magią. Również bycie na terytoriach związanych z magią. Przebywanie na tych terytoriach. Wszelkiego rodzaju magia, zabawy z magią, działania magiczne. Są furtkami dla demonów. Po prostu. Kiedyś przyszedł do mnie na spotkanie o uwolnienie człowiek. Modlę się o niego. Każę wyjść demonowi, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. I w ogóle tak go dotknąłem tu gdzieś. A on tak się cofnął, nie? Jak on tak się cofnął, to ja mu koszulę do góry poderwałem. Mówię, co on tam ma w środku? A on taki tatuaż miał. Symbol takiego słońca z takimi w ogóle, takimi tymi promieniami falistymi, nie? I w jakimś kwadracie czy w czymś. Ja mówię do demona, wyjdź z tego tatuażu. I jego rąpnęło na ziemię. Demon z niego wyszedł. Siedział mu w tatuażu. Rozumiecie? W tatuażu. Więc one w ogóle w takich miejscach się w ogóle są w stanie znaleźć, bo miały tam wejście. Gość sobie wytatuował sobie okultystyczny tatuaż i tam demon mu wlazł. I tam siedział. I życie mu maltretował. Taką furtkę sobie znalazł, nie? Często ludzie mówią, ja tam nic nie robiłem, że tam byłem kiedyś u wróżki tak dla żartów. Ja mówię, złamałeś to, wyrzekłeś się. Nie, to bo to było dla żartów. Ja mówię, no diabeł nie ma poczucia humoru, przykro mi. To nie Bóg. Bóg ma poczucie humoru. Diabeł to jest cholernie poważna postać. Rozumiesz? Dla niego nie ma znaczenia, że ty się bawisz, czy nie bawisz. Jesteś na tyle głupi, że ty w ogóle siadasz przy talerzyku i kręciłeś tam talerzykiem. Rozumiesz, o co chodzi? Wywoływałeś ducha, proszę ciebie, wiesz, księgowej krysi, proszę ciebie, albo kogoś innego, zależy, tak? I mówię, to nic się nie stało, nic się nie stało. Tylko potem życia sobie nie możesz ułożyć przez 30 lat. I zdziwiony jesteś. Dlaczego? Dlaczego? Przez talerzyk. Nawet wchodzenie na terytorium demoniczne bez potrzeby, przyczyny, jest zagrożeniem. Lester Samral był kiedyś na usłudze na jednym terenie ze swoją żoną i to było gdzieś w Ameryce Południowej. Żona do niego mówi, słuchaj Lester, tutaj dowiedziałam się, że jest takie spotkanie wyznawców wudu, byśmy poszli zobaczyli, co to jest. Tak byśmy pooglądali, co oni tam robią. Lester mówi, dobra, nie ma problemu. Twarcie. Kupę demonów wyrzucił. I poszli tam, ustali sobie, tam byli też ludzie tacy postronni, no i ci te wudu tam sobie pukali w takie bębny, komputa tam zażynali, cygaro palili, dmuchali. Rozumiesz?
I on patrzy, a ta żona nagle fik i leży. On mówi, co to jest? W ogóle wziął ją na ręce, zaniósł do samochodu, odrzucić się nie może. Odjechał samochodem stamtąd, w ogóle modli się, mówi, Boże. Mówi, w ogóle co się dzieje? Mówi, do szpitala muszę się z nią pojechać, nie? A tu się do niego mówi, a po coś z nią tam poszedł? Co ty, mówi, chciałeś się bawić, mówi, diabłem? Zabawę masz? Kenneth Hagin, kiedy z żoną i z synem poszli w ogóle zwiedzić, bo byli w jednym mieście na wycieczce tam w Stanach, poszli zwiedzić świątynię Mormonów. Rozumiecie? To samo było tylko z jego synem. Padł i nie mogli go odsudzić w ogóle dłuższy czas. I też go Bóg zapytał, co robisz? Na wycieczkę poszedłeś do świątyni Mormonów, po co? Po co? Jaki cel? Bo jeśli cel masz, okej, a jeśli ty gdzieś w środku masz coś takiego, co cię tam ciągnie, jesteś tym zainteresowany, rozumiesz, to może być otwarcie demoniczne. To nie znaczy, że tak być musi. Ja absolutnie tak nie mówię. Ja pokazuję, że tak być może. Rozumiecie? Tak może być. Ja na przykład, jak jestem gdzieś sam, w różnych tam miejscach na świecie, ja na przykład nie mam czegoś takiego, że jestem w jakimś mieście, no i teraz tutaj, nie wiem, piękne bazyliki stoją, bazyliki będę zwiedzał, bo ona ma 500 lat jakaś bazylika. No ale co mnie obchodzi bazylika 500-letnia, czy wczorajsza? No bazylika to jest... Czasami jak z kimś byłem i ktoś tam, u kogoś byłem w gościach, ktoś mówi, chodź, pokażę, no ja tam z nim szedłem tam. Pokazał to, wiesz, ona ma 500, no, ma 500 lat. Ale mi by dla mojej rozrywki w życiu nie przyszło to do głowy. Absolutnie, nie? Jak ja bym miał sobie mieć, wiesz, zwiedzić bazyliki albo slamsy, to w slamsy Boże. No tak, bo tak coś ciekawego by tam mógł doświadczyć, rozumiesz? Coś by tam było jakiegoś żywego, tak? A bazylika, co bazylika. A więc zabawy z magią. 8. Nie składanie swojego ciała w ofierze. Wystarczy, że nie chcemy składać naszych ciał w ofierze Bogu, czyli nie chcemy się poświęcać dla Boga i to jest w ogóle furtka dla demonów. Wystarczy. Chcemy żyć spokojnym, chrześcijańskim życiem. No, już jest problem. Dlaczego? Ja to zawsze mówię do ludzi tak. Jak się nawróciłeś, to albo siedź cicho, i w ogóle nie dyskutuj o tym z nikim. Schowaj się, w ogóle se tak żyj i czekaj na niebo, nie? Ale jak już żeś gdzieś w las, w jakiś kościół i się zaangażowałeś ciut, to idź na maksa, bo cię diabeł zdmuchnie. Ludzie do nas przychodzą tutaj do kościoła i myślą, że tutaj spokojnie będą żyć. Ja do ludzi mówię, nie będziesz to spokojnie żył. Bo dla nas jest wyrok śmierci. Rozumiesz? Jest wyrok śmierci. W duchowej rzeczywistości na nas jest wyrok śmierci. Więc jak tutaj przyszedłeś, to demoniczne siły inwigilujące, a kiedyś tutaj w ogóle mieliśmy takie oko, tu weszło. Stanęło sobie w drzwiach. Tak, demon wielkości oka. Stawi nas obserwował na nabożeństwie. Jedna z proroczych osób to namierzyła. Przyszła, mówi, oko weszło. Ja mówię, trzeba zgromić. Wypędzić oko, bo to są duchy inwigilujące. Rozumiesz? Bo są duchy inwigilujące. One stoją i się patrzą, one przyglądają się, wiesz, nie? Rejestrują, nie? Trzeba było wywalić oko, żeby nas nie obserwowało. No przyszło tam w las, bo tamtędy, głównym wejściem weszło. Grzecznie. Rozumiesz? Nie, bo akurat nie przeszkadzały brędy. Nie, to przed pandemią było tak. Ale musisz składać swoje ciało w ofierze. Rozumiesz? Powiedziałeś A, to powiedz B. Powiedziałeś B, to powiedz C. Cały czas. Pamiętaj. Trudniej trafić człowieka biegnącego, niż stojącego. Jak nie chcesz, żeby cię snajper demoniczny trafił, to biegnij. Nie stój, bo jesteś łatwym celem. Musisz biec. Biegnącego ciężej trafić.
Dziewiąta rzecz, brak relacji z Bogiem. Klasyk. Wystarczy, że przestajesz mieć relację z Bogiem, natychmiast wytracasz orientację. A tracisz orientację, to się otwierasz na demoniczne siły. 10. Rzucenie przekleństwa przez osobę mającą autorytet w twoim życiu lub przez czynnego sługę szatana. Rzucenie przekleństwa. Bardzo często ludzie mają otwartą furtkę, kiedy myślą, bo ktoś ich przeklął. Najczęściej był to rodzic, opiekun, nauczyciel, ktoś, kto miał władzę. Często mąż, jakieś kobiety, czy rozumiecie, ktoś taki. Albo natrafili na czynnego czarownika czy czarownicę i zostali przeklęci i nie potrafili sobie z tym poradzić. Dlatego trzeba być czujnym. Trzeba wiedzieć, komu się oddaje autorytet nad swoim życiem. Z kim się wchodzi w jakąś kooperację. Trzeba wiedzieć. A profilaktycznie połamać wszelkie przekleństwo nad swoim życiem. I nie zajmuje to naprawdę dużo czasu. Mniej więcej około 15 minut. Rozumiecie? Ja nieraz to opowiadałem, mówiłem, że kiedyś wsiadłem na rower, pojechałem, poszedłem, wlazłem na grób jednej części mojej rodziny, powiedziałem, że nie mam nic wspólnego z tymi ludźmi w imieniu Jezusa. Wlazłem na drugi grób, mówię, w imieniu Jezusa nie ma nic z nimi wspólnego, koniec. Ani z Piotrowskimi, ani z Kamińskimi, w ogóle zmieniłem nazwisko na żony, mówię. Jestem nowy człowiek, nowe nazwisko mam też. Ale to naprawdę niewiele trzeba, żeby się odciąć od przekleństwa pokoleniowego. A jak się powie, Duchu Święty, wskaż mi, gdzie nastąpiły przekleństwa w moim życiu, to On ci wskaże. On ci szybko pokaże. Złamiesz to przez wyznanie i zapomnij. 11. Lęk. Lęk to drzwi dla diabła. Boisz się, to jakbyś go zapraszał. Czegokolwiek się boisz. Czy się boisz diabła, czy się boisz Boga, czy się boisz ludzi, czy się czegokolwiek boisz, czy pandemii się boisz, to nie ma znaczenia, czego się boisz. Czy choroby, czy biedy, czy się boisz, że będziesz, nie wiem co, że będziesz nieskuteczny w królestwie. Czego byś się nie bał, to są drzwi dla diabła. 12. Zły język. Słowa, które się wypowiada. Słowa, które są w stanie niszczyć twoje życie i otwierać się demonicznie. Po prostu. Ludzie mają tak zły stosunek do siebie. Tak zły. Ale ja głupia jestem. Potem się dziwi, że duch głupoty przyszedł. Ona się dziwi później. Jakoś tak słabo kojarzę. Dziwi się, że słabo kojarzysz, jak tak o sobie mówisz. Rozumiesz? Dalej, przeciążenia psychofizyczne. 13 element. Przeciążenia psychofizyczne. Wystarczy, że jesteś bardzo przemęczony i może wejść w ciebie demon. Wystarczy silne przemęczenie. On tylko czeka, będziesz silnie przemęczony, przepracowany. Rozumiesz, o co chodzi? Już jest wejście do demona. Dalej. Stosunki seksualne i związki dusz. To są furtki demoniczne. To też jest, ja zaznaczam, to nie oznacza, że tak jest zawsze i we wszystkim. Bywa, że duchy przechodzą przez stosunki seksualne, a bywa, że nic się nie wydarzy podczas takiego nieczystego stosunku seksualnego w życiu człowieka. Ale bywa, że demony przechodzą. Bardziej niż nawet przez stosunki seksualne przechodzą przez związki dusz. Tutaj w tym wypadku to więcej, bardziej są, przechodzą, kiedy następują takie chore związki dusz, chore zależności następują między ludźmi. Tak, przez emocje są w stanie bardziej demony przejść niż w ogóle przez fizyczny stosunek nawet. To jest w ogóle taka prawda, że... Przekleństwo pokoleniowe, no to już mówiłem. I teraz...
charakterystykę demonów szybko wam pokażę. Po pierwsze są to osoby, więc nie traktujemy ich jak przedmioty, jak zjawiska, tylko osoby. To jest osoba. Mają umysły i emocje, czyli one myślą i czują. Nie mają stricte dusz takich jak my w naszej konfiguracji, ale mają taką formułę myślenia i odczuwania. Nie są w stanie doświadczyć miłości, więc miłości w ogóle nie rozumieją. I miłość jest czymś takim, czego demon, co jest potężną bronią na demony. Bo one nie łapią miłości, ani umysłem, ani emocjami swoimi. Tak, tak. Nie mają osobistego poznania z Jezusem i w związku z tym one nie mają miłosnego doświadczenia, więc to jest dla nich obce. Po prostu. Często na przykład demon jest w stanie wyjść z człowieka, kiedy człowiek uwalnia miłość. Zaczynasz uwalniać miłość i demon z ciebie wychodzi. W ogóle wiesz takie. Co robią? Zwodzą. Działają w ten sposób, że one zwodzą człowieka, czyli go wyprowadzają w ogóle z różnego rodzaju prawdy. Dręczą go, bo to jest, powodują udręczenia różne. Kradną, zabierają czas, zabierają energię. Niszczą różnego rodzaju elementy w życiu. Również zabijają różne przestrzenie w życiu człowieka. Ogłupiają. Powodują zaciemnienia. Także nie widzi się jasno wielu rzeczy. Zmuszają człowieka. Demon zmusza. Często na przykład człowiek mówi do mnie tak, wiesz, przychodzi, mam demona. Ja mówię, dlaczego tak uważasz? No bo to i to robię. Ja mówię, czy czujesz się zmuszony do tego? Możesz przestać to robić w każdej chwili? No mogę. Ja mówię, to nie jest demon. Bo demon zmusza. Ale jak możesz przestać to robić, to znaczy, że ty masz problem na poziomie charakteru, masz nieuświęconą duszę i akurat w tym wypadku to nie jest demon. Ale jeżeli człowiek mówi, wiesz co, ja nie mogę sobie z tym poradzić, w ogóle, no nie mogę tego nie robić, no nie mogę. Ja mówię, no to mamy demona, nie? Nie umiem sobie z tym poradzić. Mówi, kurczę, próbowałem, ale zaraz do tego wracam z powrotem. Nie? Manipulują. Przez cały czas manipulują. I demony zawsze kłamią, pamiętajcie, zawsze kłamią. Demon nigdy ci nie powie prawdy. On na chwilę ci może powiedzieć prawdę, kiedy... Znaczy prawdę, on będzie wobec ciebie szczery, jak go zmusisz, nie? Ale tak to kręcą? Kurczę, człowieku. Tak, tak, bo to ludzie na przykład rozmawiają z demonami. Mówią do demonów, ktoś do demonów mówi, o, bo tutaj mi duchy powiedziały. Ja mówię, no kłamią, kłamią. No ty w ogóle rozumiesz, że demony kłamią? Wszystkie. Nawet jeśli one przedstawiają fakty jakieś, to zawsze to będą wykręcone fakty. Zawsze. Jak z niej postępować? Jaką 4.7? Podstawa. Poddać się Bogu. Czyli wejść w prawdę i funkcjonować w prawdzie. To jest poddanie się Bogu. Poddanie się Bogu to jest poddanie się prawdzie. Tak. Realizacja prawdy. Funkcjonowanie w i przeciwstawienie się diabłu. I te dwie rzeczy muszą iść ze sobą spójnie, bo nie można ich rozdzielić. Nie można powiedzieć, ja tylko się będzie poddawał Bogu. Nie, musisz się też przeciwstawić diabłu. Z drugiej strony nie możesz jedynie gromić diabła, nie poddając się Bogu. Czyli musisz wejść w prawdę i przeciwstawić się atakowi. Tak, bo zawsze prawda będzie szła z przodu, dlatego jest napisane poddać się Bogu. Bo prawda daje ci grunt, na którym ty w ogóle możesz zafunkcjonować. Ona zawsze będzie pierwsza. Czyli nawet w sytuacji opresjonowania człowiek musi ustać na jakiejś prawdzie. Na przykład, jestem większy niż atak. To, co mnie atakuje, to nie jest problem. To jest słabsze, cieńsze. I już stoisz na prawdzie. Pierwszy list Piotra 5:8-9. Pierwszy list Piotra 5:8-9.
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocniej w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci w waszym świecie. Po pierwsze, trzeźwi bądźcie, czyli opanowanie siebie, rządzenie sobą. Diabeł nienawidzi, jak zarządzamy sobą. Opanowanie siebie, czyli bycie trzeźwym, to zarządzanie sobą. Kiedy zarządzasz sobą, to demony zaczynają się wycofywać. Dalej jest napisane w tym ósmym: czuwajcie. Te słowo czuwajcie, egeiro, oznacza przebudzić się. Tam nie jest napisane czuwajcie, tylko przebudźcie się. A dokładnie trwajcie w przebudzeniu. A więc po pierwsze zarząd sobą, po drugie funkcjonowanie w przebudzeniu. Rozumiecie? Po trzecie świadomość działań diabelskich poprzez ustawiczne trwanie w Bożej obecności. Czyli szukam Boga i otwieram się na Boże prowadzenie, w jaki sposób działa diabeł. Uczę się tego, jak działa diabeł. Uczę się. Po czwarte, przeciwstawić się. Mocne słowo, stawić opór, stanąć naprzeciw, walczyć. A więc przeciwstawienie się diabłu, ono nie polega na pasywnym w ogóle, rozumiesz? Schowam się za Bogiem i już. Tak jak jest w Efezjan napisane, przywdziejcie całą zbroję Bożą, aby się ostać w czas zły. Te wersety są bzdurne. Bo to one pokazują nam, że w ogóle musimy coś ubrać na siebie. Nie wiadomo skąd teraz to wziąć do końca. Po to musimy zrobić, żeby się ostać, czyli się uratować. Tak? A tutaj ten opis to w ogóle pokazuje, mówi, że użyjcie uzbrojenia, które macie. Prawda? I stańcie. To słowo stańcie Pawłowe oznaczało, że w ogóle stać w pionie, nie drgnąć. Być gotowym do walki. Tak? A więc przeciwstawić się to jest dać czynny odpór. Nie bójcie się pędzić diabła. Rozumiecie? Popędźcie go jak kurcze byka na lodzie. Po piąta rzecz, trwanie w wierze. Wiara, 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 wiara. To nasze drugie imię. Demony nie znoszą, kiedy chodzisz w wierze. Kiedy on cię atakuje, a ty mówisz Bożą prawdę. On cię atakuje, a ty mówisz, ale przecież ta rzecz jest taka, a taka. Wiem, jak wygląda ta rzecz. I będę przy niej trwał. I ostatni element tego fragmentu. Nie gloryfikować szatana przez ogłaszanie, jak bardzo on nas atakuje. Zamknijcie wasze buzie w mówieniu o tym, jak diabeł was atakuje, męczy i tak dalej. Co ci jest? Diabeł mnie dojeżdża. Ale mnie męczy. Zaatakował mnie szatan. Wiesz, o co chodzi? No przestań. Zacznij wyobrażać sobie na zasadach prawa przyciągania, jak wygląda diabeł. Weź sobie go wyobraź. Zobacz, że jest cienki. Zobacz. Przyporządkuj go pewnym rzeczom. Rozumiesz? Nie wiem, wyobraź sobie go jako pilniczek, którym Jezus te czyści paznokcie. Nie wiem co. U nóg. W ogóle wiesz. Użyj swojej wyobraźni. Przestań mówić, że cię... Jak potem powiesz, że atakuje cię szatan, to ci się od razu zwizualizuje ten pilniczek. Taki mały, z żółtą rączką. Wiesz? Taki za złoty 80 zł z Rossmana. W ogóle wiesz, to już nie będziesz mówił, że diabeł mnie atakuje. Nie, to bez przesady, co ja mówię w ogóle. Rozumiesz? Nie gloryfikuj go. Ani wobec siebie, ani wobec innych ludzi. Nie chciej porozmawiać o swoim problemie. 88 raz z kimś. O swoim problemie rozmawiasz jeden raz w celu takim,
aby osiągnąć pomoc, a potem przestajesz rozmawiać o swoim problemie. Rozumiesz to? Jak chcesz porozmawiać drugi raz z kimś o tym samym problemie, to to jest opresja demoniczna już. Z tym porozmawiał, pójdę do tamtego. Wiesz, co mi się stało? Co ci się stało? No kurczę, to mi się stało. No tak, musisz zrobić to. Do trzeciego idzie. Słuchaj, wiesz, co mi się stało? Diabeł mnie zaatakował. Człowieku, raptem oprzed cały kościół wszystkim powiedział. I każdemu jeszcze by tylko nie mówił nikomu. Rozumiecie? I podzielił się tym w ogóle z połową kościoła. Od wszystkich zebrał rady, których w ogóle nie zrobi. Bo on nie zrobi tych rad. Bo to go diabeł pędzi, żeby on się tym dzielił. Wiesz, o co chodzi? Jeszcze się podziel, jeszcze ktoś musi usłyszeć o twoim problemie. To jest gloryfikowanie diabła, nadawanie mu chwały. Rozumiecie? Chwały. To nie tak działa. Jeden raz idź do twojego duchowego przyjaciela, duchowego doradcy, duchowego ojca. Raz idź. Powiedz, słuchaj, taka i taka rzecz, trzeba się modlić. Te rzeczy trzeba w ogóle zmienić. Zamknij temat. Jeśli trzeba, to mu się wypłacz. Rozumiesz? Obetrzyj łzy. Rozumiesz? I do przodu. I nie ma gadki więcej o tym. Z nikim. Łącznie z sobą samym. Rozumiesz? Koniec, kropka. Nie gloryfikujemy przeciwnika. I kilka spraw technicznych. Przede wszystkim w usługiwaniu innym. Bo jak usługiwać sobie, już wiesz. Rozeznanie. Jak rozeznajemy, czy w kimś jest demon? Po działaniach przede wszystkim. Czyli stylu życia, zachowaniach człowieka i tak dalej. Również po tym, co człowiek mówi. Czyli robimy wywiad z człowiekiem, człowiek opowiada, jaką ma sytuację. Również dar rozróżnienia duchów i dar słowa wiedzy. W ten sposób diagnozujemy demona. Pamiętamy, że dary działają w duchu, czyli wtedy, kiedy Bóg chce. Dlatego, kiedy prosimy o to, aby one działały i wierzymy, rozumiesz, to one się mogą pojawiać. Jeżeli się nie pojawiają, czyli w nadprzyrodzony sposób nie wiesz, jaki demon jest, to zacznij rozmawiać z człowiekiem. Przyglądaj też się człowiekowi. Warto, kiedy Duch Święty cię prowadzi, zapytać demona o imię. Chociaż z tym jest bardzo różnie. Ale bywa, że trzeba. Ja robię to tylko wtedy, kiedy Duch Święty mnie do tego inspiruje. W innym wypadku nie pytam, bo jak był czas, że pytałem każdego demona o imię, to takie mi bzdury opowiadali. Rozumiecie? Że się w pale nie mieści. W ogóle. Kiedyś natomiast, jak miałem prowadzenie, pamiętam, się nauczyłem, że to prowadzenie to było mi właśnie bardzo potrzebne, jeżeli chodzi o to imię. Modlę się o człowieka, teoretycznie miał schizofrenię. Teoretycznie, podejrzenie schizofrenii. Duch Święty tutaj mówi, spytaj się, jakie ma imię. Mówię do demona, jakie jest twoje imię? A on mi, nie wiem, czy jak on to powiedział, Marcin czy Piotrek, już nie pamiętam. Nie, mówię, dlaczego mi się takie rzeczy przydarzają? Mówię, kurczę. Dobrze, jakby tam powiedział jakiś, wiesz, Belzebub czy inny, no to spoko, znam z Biblii, no ale no nie ma demona, co ma Piotrek na imię, czy tam ma Marcin. Mówię, a tutaj jeszcze stoi gość, co ma podejrzenie schizofrenii przy tym, no rozumiesz, matka przy nim płacze i ten nie mówi, że tam Piotrek ten. Ja mówię, nie no. Jakie masz imię? Mówię, mów w imieniu Jezusa. Piotrek. A Duch Święty mówi, no zrób coś z tym. No. Dobrze, mówię. Duchu Piotrka, wyjdź! Patrzę ten, mówi, jaka jazda. Uklęknąłem, modlę się o niego. W ogóle wiesz, ty. Wstał, normalny chłopak. Ja mówię do niego, co to było? To Piotrek. No nie, on mówi, no bo ja mam takiego kuzyna Piotrka. I on mnie lata temu namówił, żebyśmy jakąś tam okultystyczną rzecz zrobili, coś tego, wiesz, o co chodzi. I demon z tamtego przerazł na niego. I on się tytułował Piotrek. Ten demon. Taki przypadek. Ja
Rozumiesz? I gdyby nie nastąpiło to pójście po imieniu, to by nie wyszedł z niego. Dlatego musicie ryzykować i uczyć się, tylko pod inspiracją Ducha Świętego, naprawdę, bo inaczej tam kłopot będą. Dlatego albo ludzie będą wam mówić coś, albo demon będzie was szydził. Naprawdę, to trzeba być w tym czujnym, bo to jest roller coaster w ogóle z tymi demonami. To jest normalnie, słuchajcie, normalnie kolejka w swoim miasteczku. Bywa, że musisz przeanalizować życie człowieka, czyli troszkę dłużej to zajmuje, więc nie każdemu jesteś w stanie usłużyć od razu. Bywa, że trzeba trochę dłużej z człowiekiem spędzić czasu, żeby się dowiedzieć, jaka jest geneza demoniczna. Bywa też, że możesz się tego dowiedzieć w sposób co totalnie nadnaturalny, przez zapach, który na przykład zaczyna być wydzielany przez człowieka i to jest demoniczne. Na przykład, nie? Że w ogóle, powiedzmy, demon jest. Ja często miałem przypadki, że modliłem się. Ja dobrze, że ja miałem takie doświadczenie w więzieniu, bo ja bym tego nie wiedział. Ja miałem takie doświadczenie w więzieniu, że w nocy się obudziłem i czuję cyjanowodór. Ja mówię, przewody się palą w ścianach. A ja wiem, co to znaczy, jak się w więzieniu przewody w ścianach palą. To mówię, za chwilę będzie, mówię, pożar na tym i to nawet nie zdążymy w ogóle mocniej walnąć w te drzwi, żeby nam otworzyli, tylko się spalimy tutaj, nie? Więc usiadłem na łóżku i mówię, kurczę, tu podotykałem ściany, mnie. Mówię, ale to mnie, to nie są przewody. Co za smród jest, jakiś taki smród, człowieku, jakbyś pawiana rozerżnął, rozumiesz, o co chodzi? Ja mówię, co to za smród? A gość, co spał pode mną, ja się o niego modliłem wieczorem, no nie? I w ogóle kazałem demonom wychodzić, ty. I ja z niego one nie wychodziły, dopiero zaczęły z niego wychodzić, jak on poszedł spać. I to tak, wiesz, i to tak wyszło sobie. Ten, ja mówię, ale jazda. I ja potem, jak usługiwałem ludziom, to ja w ogóle nieraz czułem takie rzeczy. Na przykład ktoś wychodził, żeby się modlić o uzdrowienie, tak? A ja stoję, mówię, co za smród jest, no nie? Mówię, bąka puścił ktoś czy coś, w ogóle patrzę, nie, to nie bąk, mówię, to nie tak, to nie tego, to nie to jest, mówię, wiesz, nie? To jest, mówię, duchowe, to jest coś takiego, co jest, będziesz to, może to nawet wyczuwałeś, może ci się zdarzało takie coś, że w ogóle, rozumiesz, często na przykład duchom seksualnym takie coś towarzyszy. Rozumiesz? Jeżeli demony seksualne w ogóle się znajdują, to takie coś na przykład może towarzyszyć, nie? Przedziwny zapach, tak? No, poza tym bądź też czujny na różnego rodzaju takie indywidualne prowadzenia Boże. Bardzo indywidualne możesz mieć prowadzenia Boże. Na przykład Hegel miał tak, że mu się zrobiło, że jak jedna ręka go mrowiła, to był demon, jak druga to choroba. I on w ogóle wiedział, do czego podchodzi, nie? Czy ktoś jest chory, czy zdemonizowany. No, także to naprawdę, ale to tak na spokojnie, to jest bardzo indywidualnie. No i teraz co dalej robimy z nim? Przede wszystkim nakazujemy demonowi. Od razu musi się zderzyć z twoim nakazem. Zdecydowanym, konkretnym komunikatem, żeby wyszedł. Twoje słowa kluczowe tutaj. Czasem potrzeba położenia rąk. Niekoniecznie zawsze te ręce kładziemy. Ludzie zawsze się rwą z tym kładzeniem rąk, ręce. Nie zawsze trzeba kłaść ręce. Pamiętajcie, co mówi Słowo, że one wychodziły, kiedy Słowo było uwalniane. I co? Patrz zawsze w oczy. Nie zamykajcie oczu, jak się modlicie o ludzi. Ja nieraz to powtarzam. Nie zamykać oczu. Nie się kładzie ręce, zamknięte oczy. Jak w mazach dostaniesz kiedyś od demona, to się dowie, że się oczu nie zamyka. Usługujący nie zamykają oczu. Wypędzasz demona z człowieka, rozumiesz, o co chodzi? Musisz się liczyć z tym, rozumiesz, że on zaatakuje cię. Ja nieraz tak miałem, proszę siebie. Wyrzucałem z gościa jakiegoś demona, rzucił się na mnie, jak mi zęba nie wyłoży. Rozumiesz, rzucili się tam na niego, żeby go złapać, tak? Ubliża mi, ubliża, rzucili się, gniotą go. Agata podeszła, w łydkę ją ugryzł. Taki ślad miała na nocy. Przez spodniak ją chwycił, w ogóle gryzie ją w łydkę, tak go kurczę, zrzuca z tej łydki. Ja mówię, puśćcie go, bo go połamiecie, nie? Wstał, no i trzymajcie go. I dalej, ten się rwie, żeby mi bić. Oczu się nie zamyka.
Przede wszystkim z uwagi na bezpieczeństwo. Po drugie, oczyma możesz chwycić demona. Oczyma chwytasz demona. Patrzysz w oczy. Tak jak komunikujesz się z człowiekiem i patrzysz w oczy, tak jak was uczę, tak podczas uwalniania patrzymy człowiekowi w oczy. I bywa, że oczyma chwycisz demona i ty wiesz, że go chwyciłeś. Mówi, wyjdź! I on leci. Rozumiesz? W rybniku, jak wyrzucaliśmy, jak oczyma, to był numer, bo przed brat z siostrą. To też jest nagrane. Przed brat z siostrą na spotkanie i on, chłopaki modlili się o tego jej brata, a ja się modliłem o nią. I ja oczyma chwyciłem demona, który to był zespół demoniczny, który był i w niej, i w nim, bo to było rodzeństwo. I kiedy ja jej kazałem, żeby wyszedł i zaczęły demony wychodzić przez jej oczy, to on zaczął być uwalniany. I z niego wyszły 60 chyba dwa demony. Z tego chłopaka. W ogóle przez to, że chwyciłem oczyma w ogóle tego u tej kobiety, u tej siostry, u tej jego siostry. Więc bądźcie na to czujni. Patrzymy w oczy. Znaczy, nie zamykamy oczu nigdy. Kontrolujemy sytuację. Usługujący kontroluje sytuację. Zawsze jak usługujemy, to mamy otwarte oczy. Nie bawimy się w ten sposób, dlatego że przede wszystkim my musimy widzieć reakcję, musimy widzieć, co się dzieje, na bieżąco przyglądać się. Demony wychodzą zazwyczaj drogami oddechowymi, ale też czasami wychodzą przez ręce, zaczynają komuś drżeć ręce na przykład. Często duchy onanizmu wychodzą przez dłonie. I one wychodzą przez dłonie, tak? I wtedy na przykład trzeba bezpośrednio powiedzieć do dłoni, wyjdź, wyjdź, wiesz, go zapewniły, wychodź, wychodź, tak? Najczęściej natomiast to są usta, to jest nos. Często na przykład zamkniesz oczy, on się innymi językami modli. Bo to ludzie mają tendencję do tego, że jak się o nich modlisz, to nie oni się modlą. Ja mówię, nie modl się. Kto cię prosił, żeś się modlił? Stój i się uwalniaj. Otwórz dziób. Mówię, a często trzymam ludzi, mówię, nie międlaj tymi, nie szara, mara, bara, sara, bo to ci tutaj w gardle, proszę ciebie, przeszkadza. Ty będziesz się modlił w innych językach, a demon będzie siedział pod krtanią. Zwolnij krtań! Bo ludzie nie rozumieją tego, wiecie, o co chodzi, nie? I jako usługujący zawsze musisz kontrolować sytuację. Dlatego my nie ulegamy atmosferze namaszczenia. Wiecie, uczymy się w ogóle, że wychodzimy poza obok chwały, kiedy w ogóle usługujemy ludziom. Niech oni w obłoku trwają, my nie. My usługujemy profesjonalnie. Bywa, że jest potrzebne kilka spotkań. Nie zawsze na jednym spotkaniu wszystko się odbędzie. Czasami na jednym, czasami na kilku trzeba. Nie blokujcie też ludzi w kaszlnięciach, w różnego, nawet w wymiotach. Zawsze trzeba mieć blisko jakiś dostęp do kubła, do wiadra, do miednicy. Zacznie rzygać, niech rzyga w kubeł, bo trzeba to potem sprzątać. Bardzo ważne jest, żeby pamiętać, że jeżeli ludzie wielokrotnie nie spokutują z pewnej rzeczy, to demon nie wyjdzie. Więc trzeba ludzi prowadzić do opamiętania. Pewne demony nie wyjdą, jeśli człowiek się nie opamięta. Będą siedzieć. Trzeba pytać, czy przebaczyli. Pytajcie, czy przebaczyli ludziom. Jest nieprzebaczenie, nieprzebaczenie jest potężnym blokerem. Zawsze jest jeden główny mocarz. Zawsze. Bo to jest hierarchiczne u nich. Więc jest jeden główny mocarz. I sięgamy po mocarza. Często najpierw nie wychodzi mocarz, tylko właśnie wychodzą w ogóle duchy, które są duchami stróżującymi. Wychodzą pierwsze. Często one robią najwięcej krzyku. Charyzmatycy cieszą się, jak jest dużo krzyku, bo sami lubią dużo krzyczeć, więc jak jest dużo szumu, znaczy, że dobrze wychodzą demony. Najczęściej jak demony wychodzą, jest kupa szumu, to wychodzą te najgłupsze. Rozumiesz? Krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje, więc one są te najsłabsze, najbardziej szumne. I teraz o co chodzi? Często jest przerwane uwolnienie w momencie, kiedy już się skończą te krzyki. I ty musisz wiedzieć, czy wyszedł mocarz, czy nie. Rozumiesz? Czasami trzeba dalej, czasami trzeba popatrzeć chwilę, popatrzeć w duchu, rozumiesz? I przejść dalej. Tak?
Bo to coś, czasami to wyjdzie bez żadnego w ogóle jakiegoś krzyku, bez żadnego, wiesz, żadnego jakiegoś takiego wielkiego manifestu. Najczęstsze duchy, z którymi spotkacie się tutaj w Polsce. Odrzucenie, nieprzebaczenie, gniew, lęk, depresja, czary, duchy seksualne i religia. Osiem głównych duchów polskich. Z tym tutaj się najczęściej spotkacie. Odrzucenie, nieprzebaczenie, gniew, lęk, depresja, czary, duchy seksualne i religia. Ważne jest, żebyś pouczył człowieka o tym, że go będziesz uwalniał i że mogą nastąpić różne manifestacje i żeby się nie bał. Mówisz do człowieka, żeby ci zaufał. Mówisz, jestem profesjonalistą, wiem co robię, znam swój fach. Rozumiesz? Bierzesz autorytet na tym. Nie pozwalasz, żeby następował chaos. Kiedy następuje modlitwa grupowa, musi być jeden prowadzący. Zawsze prowadzi jedna osoba. Jest cztery osoby do uwolnienia, jedna lideruje. Reszta współpracuje z liderującym. Nie ma ani chaosu, rzucania się, tak jak to w kościołach. Wszyscy lecą, ręce kładą, a demon siedzi i się patrzy. Bo tam są różne komendy wydawane. Czterech się modli, jeden mówi, wyjdź! Drugi mówi, milcz! Trzeci mówi, zamanifestuj się! Rozumiecie? A demon, kogo słuchać? Czterech królów, każdy coś innego. Nie zrobię nic, poczekam, aż się dogadają. Rozumiesz? One są stare. Znają zasady, że gdzie dwóch lub trzech się umówi, tam się rzecz dzieje. Jak się nie umówią, tylko gadają sprzeczne informacje, to demon siedzi i nic nie robi. I ludzie odchodzą nieuwolnieni. Rozumiecie? Pytania ostatnie, z którymi się możecie spotkać, bo ludzie mogą was pytać o różne rzeczy. Czy chrześcijanin może mieć demona? Odpowiedź jasna, jak najbardziej i to często. Dwa, czy każda choroba, za każdą chorobą stoi demon? Pośrednio lub bezpośrednio za każdą. Bezpośrednio mniej więcej przynajmniej 60% chorób. Po trzecie, czy rozmawiać z demonami? Absolutnie nie. Nie ma o czym. Po czwarte, czy diabeł wie, co robimy? Takie są pytania. Diabeł wie pewne rzeczy, pewnych nie wie. Nie jest wszechobecny, nie jest wszechwiedzący. Rozumiecie? Demony nie są wszechobecne, nie są wszechwiedzące. One wiedzą tylko tyle, ile im pokażemy przez swoje życie. I też niekoniecznie jest tak, że one w ogóle przy naszym życiu są. Są ludzie, którzy myślą, że ciągle są demony gdzieś. Wszędzie. To jest nieprawda. Demonów nie ma wszędzie. Demony są w jakichś miejscach, w jakichś ludziach, w jakichś sytuacjach, ale nie wszędzie. To jest nieprawda, że ciągle nas obserwują. Są duchy inwigilujące, o których mówiłem, ale to nieprawda, że ciągle obserwują, siedzą tu za kolumną, jeden siedzi tam za gitarą, drugi i nas obserwują. Tutaj nie ma. Rozumiecie? One tu nie lubią być zresztą. Nie jest akurat miejsce, które jest dla nich przyjazne. Czy diabeł wie, co myślimy? Nie, nie wie. Absolutnie diabeł nie wie, co myślimy. Czy mamy władzę nad drugim człowiekiem? Tylko na tyle, na ile nam udzieli. Jeżeli nam człowiek nie da władzy, to nie mamy. Rozumiecie? A możemy działać tylko zgodnie z autorytetem, który posiadamy. Po prostu. Czy wygoniony demon wraca? Najczęściej tak. Najczęściej wraca. Zobaczycie, jak się sprawy mają. Dwu czy trzykrotnie jakby steroryzowany przestaje wracać. On się musi dobrze wystraszyć, żeby nie wracać. Nie?
Albo zniechęcić, to zależy. Ile mamy władzy, aby przeciwstawić się diabłu? W swoim życiu 100%. 100% władzy w swoim życiu. Im dalej od naszego życia, tym mniejsza władza nasza. Rodzice w życiu swoich dzieci mają, jak są malutkie, mają zupełną władzę. Im dzieci starsze, tym mniejszą władzę. Małżeństwa mają taką władzę, jak sobie dadzą. Rozumiecie? Liderzy mają taką władzę, na ile się zgodzą ich podopieczni. I tak działa we wszystkim. Jak usługiwać chorym psychicznie? Trzeba Bożego prowadzenia, żeby rozumieć, czym jest demon, a czym są choroby psychiczne. Czy wszelkiego rodzaju zaburzenia. Umieć to rozdzielić. I wielokrotnie na dwóch frontach pomagać. Wychodzić z zaburzeń i uwolnić od demonów. Czy nałogi są demoniczne? Nie wszystkie. Nie każda sytuacja, że ktoś jest w nałogu, oznacza, że jest pod wpływem demona nałogu. Ludzie myślą, że na przykład to za każdym paleniem papierosów stoi demon palenia papierosów. Nie stoi. Mój dziadek palił 50 lat. Lekarz mu powiedział: Panie Antoni, nie może pan palić, pan ma chore serce. Nie da się przestał palić. I tyle. A są ludzie, którzy nie mogą przestać palić, nie umieją, nie potrafią. Tak? Mamy tam do czynienia z demonem, na przykład. Czy możemy związywać demony na odległość? Tak, możemy. Możemy je związywać, wyrzucać przez telefon, przez maila, przez wszystko, co chcemy. No, można. Można przez Facebooka, przez Messengera, tam, przez co idzie. Ja kiedyś uwalniałem taką kobietę przez Messengera, znaczy przez Facebooka, na Messengera jeszcze nie było wtedy. Uwolniony, pisałem w wiadomościach. Została uwolniona i ochrzczona w Duchu Świętym. Przez moje pisanie. Tylko jej pisałem, co ma zrobić, ona odchodziła, wracała, mówi: już jestem bez demona. Ja dalej do niej pisałem, w ogóle, wiecie. W ogóle najpierw ją przyprowadziłem do Jezusa, potem uwolniłem i została ochrzczona w Duchu Świętym. Cały czas w tej samej konfiguracji. Pisałem, odchodziła, wróciła, mówi: już przyjąłem Jezusa jako Pana Zbawiciela. Ja mówię, pisałem je dalej, nie? Tak pisaliśmy, tak się nawróciła i została uwolniona. Również przez telefon, tylko trzeba dbać o to, bo my nie widzimy wtedy człowieka, uczymy. Ja zawsze uwalniam przez telefon, to mówię tak: gdzie jesteś, co masz obok siebie, w jakim miejscu jesteś. W kuchni jestem, ja wyjdź z kuchni. Wyjdź w kuchni, siadaj, mówię: miękki fotel, odsuń od siebie jakieś tam lampki, inne rzeczy. Mówię: siedź w tym fotelu, siedzę. Tak? No to zaczynamy uwalniać. Tak, albo na łóżku się każe położyć, albo coś tam, gdzieś tam na czymś miękkim, nie? Bo wiem, że jak tam szarpnie, to żeby tam, wiesz, nie wpadła gdzieś głową, nie rozbiła kredensu. A ile trzeba być gotowym, żeby wyrzucać demony? No w zasadzie, od kiedy chcemy, to możemy wyrzucać demony. Kiedy mamy na to ochotę. Natomiast to jest zależne już tylko i wyłącznie od tego, jak ty się czujesz na siłach psychicznych. Bo duchowo jesteś gotowy. Czy demona można zobaczyć? Czasem tak. Czasem je można zobaczyć. W wizji otwartej, zamkniętej, jakkolwiek. Przez słowo wiedzy, przez dar rozróżnienia duchów można zobaczyć. Co? Tak, w różnych konfiguracjach. A normalnie można fizycznie go zobaczyć, postać jakąś taką. Czy demony są w kościele? Zdecydowanie tak. Bo takie są pytania często, nie? I co zrobić, jeżeli człowiek uwalniany szaleje? Tu też bardzo różne rzeczy trzeba robić. No. My tu mamy na stanie dwie pary kajdanek, w razie czego można go zguć. Tak? Bo na przykład są takie mity, że tam wiesz, nakażesz mu i tam się uspokoi. To nie zawsze. Nie zawsze. To nie tak działa, że się uspokoi, bo to. W pewnych rzeczach się uspokoi, w pewnych nie. Często temu towarzyszą też zaburzenia psychiczne u ludzi. Rozumiecie? Emocje temu towarzyszą bardzo różne. Więc ja zachęcam, żeby zawsze jakby mierzyć siły na zamiary. Samemu jak uwalniasz, bądź w tym mądry. Tak? Zawsze zachęcam, żeby naprawdę na indywidualne spotkania takie uwolnieniowe, to brać kogoś ze sobą. Jeżeli nie czujecie się na siłach, żeby samemu uwalniać, to nie róbcie tego. Starajcie się też, żeby
nie robić tego w sposób, a nawet jak już robicie indywidualnie, to żeby chłopaki nie robili tego z dziewczynami i odwrotnie. Bo to mogą różne rzeczy następować. Jak sobie nie będziesz umiał poradzić z tym, bo ja sobie umiem radzić w takich sytuacjach różnych, nie? Ale jak sobie nie będziesz umiał poradzić, na przykład uwalniasz dziewczynę, siedzi z tobą i raptem ona ci się rozbierze tam. I niech tam ci ktoś przyjdzie. Co, wytłumaczysz się? Że ona się rozebrała pod wpływem siły demonicznej, jesteś usługującym, zobacz około babę u ciebie, człowieku, masz pozamiatany, człowieku, rozumiesz jak Żyd za okupacji. No taka prawda. No jak się z tego wytłumaczysz? Mnie by się zaczęła rozbierać, dostałaby w nos ode mnie. Rozumiesz? Ja bym ją ogłuszył i ubrał. Bo ja wiem, co to znaczy moje dobre imię. Bo ja to umiem robić, rozumiesz? To w ogóle nie, dostała w nos, przysiadła, rozumiesz, jeszcze by się nic nie stało. Na 100% się nic nie stało. Tak jak Whiplesworth mówi, bo do niego mieli pretensje. Mówi, ty pijesz ludziom. Mówi, nie, ja walę w diabła, ludzie dostają przy okazji. On się wcale nie czaił, Whiplesworth, to ciągle kogoś walił gdzieś. Jak nie w brzuch, to w głowę. Mówi, wyjdź! Człowieku. No tak, taki był zbyt. Rozumiem. I zawsze działało. A jak, to jest, wiecie, my tego nie rozumiemy, ale to były dawne czasy, gdzie w ogóle jeszcze wiele nie znano takich w ogóle form uzdrowienia. I na przykład ludzie umierali na ten, no jak to się nazywa, na wyrostek robaczkowy. A on miał taki styl, bo on uważał, że za każdym atakiem woreczka wyrostka robaczkowego stoi demon. Więc Smith stawał, bo kiedyś zobaczył, jak taka usługująca usługuje, a ona ich waliła po brzuchu. I mówi, wyjdź! I oni byli uzdrawiani. I Smith też tak zaczął robić. I chodził po ciebie, jakaś tam leżała, wchodził do domu, walił ją w brzuch raz, drugi i była uwalniana. I on w to wierzył, ten facet. On w to wierzył i tak zawsze zresztą było, nie? Niektórych biegali, nie? Tak. Natomiast my musimy pamiętać, że musimy środki ostrożności stosować. Uwalniasz kogoś, weź kogoś ze sobą. Tak, coś śmieta, te rękawice to jest bardzo dobry pomysł też, no, bo to w różnych sytuacjach są w domu życia też. Niech to będzie też, gdybyście robili to częściej, dobrze to filmować. Mieć dowód zawsze na to jakiś, nie? Tutaj w kościele to jest wiadomo, wszystko jawne, wszystko na tym, nie? Ale ja poważnie podchodzę, ja nawet sam jak indywidualnie mam kogoś uwalniać, no to się w ogóle tak zastanowię nad tym, jak nie dobiorę kogoś ze sobą. Rozumiecie? Bo to różne rzeczy wydarzać się mogą. Dobrze. Przyjaciele, to będzie wszystko. Następną